A Marta, cieszę się, że przyszłaś, bo mam wrażenie, że to jest dla ciebie w sensie medialnym i skali, to będzie pokazanie rewersu tego, jaką jesteś kobietą. Bałam się, że zacznę płakać, wiesz? Poważnie? No. A dlaczego? Nie wiem, często tak mam, że się rozklejam. Ale jak wspomina się te wszystkie brudy z przeszłości? Teraz chyba będę płakać. Naprawdę? Nie, czekaj. Ale co, jak pojawiają się takie nie, właśnie niesmaczne rzeczy? Często na przykład jak gadałam teraz z Miśkiem Koterskim w garderobie. To leci właśnie, dalej? Nie leci. Rozmawialiśmy sobie o tym, co on przeszedł, tak, i gdzieś tam powiedział mi, że właśnie oglądał też moje wywiady i że super robotę robię, że też jestem wzorem dla młodych osób. To miałam takie, nie zacznij płakać. Ja często się rozkrajam, jak ludzie mówią mi takie miłe rzeczy, bo wiesz co, naprawdę często doświadczyłam naprawdę wielkiej fali hejtu. Przytulę. Nie przytulę mnie. No. Jakby serio, ludzie bywali dla mnie okrutni, dla mnie, dla mojej rodziny. Ale okrutni, co to znaczy? Mówisz o realnym niebezpieczeństwie, czy już o sieciowej agresji? Nie no, wiesz, często miałam takie sytuacje, że ludzie życzyli mi śmierci. Mojej rodzinie też, więc no... Tak po prostu, rozklejam się, kiedy słyszę coś miłego. Ale Marta, naprawdę udało ci się zostawić całe to gówno z tyłu i to jest twoje wielkie zwycięstwo, naprawdę. Marta! Warto było naprawdę przyjść. No. Okej? Okay?